No, z klasyczności do całkowicie nową jakość. Grabiński swoimi tekstami pokazuje właśnie ten, co już wspomniałaś, resentyment do grozy. Według mnie cała groza jest oparta na takim resentymencie, ponieważ w obecnych czasach, kiedy na wszystko patrzy się przez pryzmat nauki, kiedy nie ma miejsca na zjawiska niewytłumaczalne, właśnie literatura może wypełnić tą lukę, której według mnie ludzie, szukając rzeczy niewytłumaczalnych, potrzebują. I tutaj Grabiński właśnie jest takim typowym pisarzem, który eksploruje to nieznane. On swoją twórczością pokazuje rzeczy niewytłumaczalne, rzeczy, które nie można objąć rozumem i rzeczy, które nie przystają do, że tak zacytuję, klasyka szkiełka i oka. I według mnie właśnie w tym względzie Grabiński jest jednym z najważniejszych twórców grozy. Chciałem jeszcze powiedzieć, że właśnie troszkę tak przypadkiem on trafiło to wzmożone zainteresowanie właśnie Grabińskim, dlatego że kiedy my zaczęliśmy publikować jakieś teksty na jego temat, jeszcze nie do końca, znaczy właściwie w ogóle nie wiedzieliśmy, że będzie organizowany rok Grabińskiego, to bardzo dobrze zbiegło nam się w czasie, ale przy okazji no, gdyby były tylko te publikacje Agaty Kabortu, to moglibyśmy sobie tak pisać właściwie, cieszyć się z tego wzajemnie, co wyprodukowaliśmy, czy właśnie osoby, które Grabińskiego już znają, także mogłyby się tym zainteresować, ale przy okazji bardzo dobrze złożyło się, że w tym samym mniej więcej czasie wyszedł Demon Ruchu, wznowienie, uzupełnione o kilka jeszcze klasycznych opowiadań Grabińskiego, które jest przeznaczone już tak stricte dla przede wszystkim początkujących czytelników, którzy z Grabińskim nie mieli możliwości jeszcze się zetknąć. Ci, którzy już wcześniej się nim interesowali, pewnie znają jakieś opracowanie, czy wybór Hutnikiewicza, czy Tolema. A właśnie zdarzył się taki moment, kiedy mogliśmy wykorzystać właśnie z tych dwóch stron i troszkę wgłębić się w ten temat i zaprezentować go tak od po prostu ludziom, którzy do tej pory być może w ogóle nie mieli do czynienia z tym twórcą. Bo wielu ludzi, którzy interesują się grozą, oscylują wokół tam kilku współczesnych pisarzy, zazwyczaj amerykańskich, i kilka osób, mamy nadzieję, że udało nam się przekonać do tego, że coś i u nas znajdzie się w tym temacie ciekawego. A właśnie, co warto zauważyć, właściwie nie odstępującego jakością od tych klasycznych twórców jak Poe czy Lovecraft. Myślę, że Grabiński, który też teraz na świecie zaczyna coraz większą popularność zbierać, może przejść, czy właśnie stanąć obok tamtych już klasycznych twórców, no właśnie nie tylko już jako będąc cenionym w Polsce, ale też na całym świecie. Właśnie, a jak to jest z tą popularnością Grabińskiego na świecie? Pytam teraz jako osoba zaciekawiona. Jest duże zainteresowanie za granicą, to trzeba to uogólnić, nie ogranicza się do innego kraju. Wiadomo, w dobie internetu powstała strona na Facebooku poświęcona fanom Grabińskiego. Zbiegło się to z publikacją Demona Ruchu, wersja dziewczyny e-booku. I spotkało się to z dużym odzewem, dużym zainteresowaniem. Z tego co pamiętam, istnieje nawet tłumaczenie Demona Ruchu na język turecki. W jakieś włoskie czasy poświęcone grozie, jeden numer dedykował właśnie Grabińskiemu. Przede wszystkim są to Amerykanie, bodajże pisarz angielski, Chinese Will, dość znany i teraz mocno wznawiany przez bodajże Zysk, rekomendował Grabińskiego i jest znana powieść Dworzec Perdido, i w tym to Dworcu Perdido spotykamy bohaterów Stefana Grabińskiego, opowiadania Błędny pociąg bodajże, którzy po prostu wpadają w lukę czasową i lądują na tym, to znaczy wysiadają na tym dworcu, w tym wynagrodzonym mieście, na dworcu Perdido, więc to świadczy o tym, jak ten Grabiński jakimś tam dziwnym torem, prawda, trafił, jak wyszedł z naszych polskich granic i trafił za granicę. Tak samo w Polsce z kolei mało znany pisarz Thomas Ligotti, natomiast w Ameryce ceniony, wymienia Grabińskiego jako jednego z pisarzy, którzy mieli na niego jakiś wpływ obok Edgara Allan Poe. Więc myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy w
dłuższego pewnie, ale w przyszłości myślę, że będzie można mówić o Grabińskim jako o klasyku światowej literatury, oprócz obu Lovecrafta i Grabińskiego.